21 wyścig pokoju, 1968 rok. Start i meta pierwszego etapu w Berlinie. W polskiej ekipie Jan Magiera, Zenon Czechowski, Andrzej Bławdzin, Marian Kegel i debiutanci Kazimierz Jasiński i Zygmunt Hanusik. Trzech z nich przyjęło zaproszenie do udziału w tym reportażu. Zygmunt Hanusik, Andrzej Bławdzin i Kazimierz Jasiński. Dla mnie był może szczęśliwie się rozpoczął, może pechowo się rozpoczął dla właśnie Niemców, nie? Bo oni się nastawili na zwycięstwo w Berlinie, w mieście, w którym po prostu im naprawdę zależało, no, a ja w ogóle im zrobiłem się kusa i wygrałem jako debiutant. Wpadłem na czwartej pozycji, na piątej pozycji na bieżnię i na finiszu przeszedłem w ogóle wszystkich zawodników i wygrałem. Dla nich to może był taki duży cios, bo od lat Królaka po prostu nie wygrali Polacy z Niemcami ani z Rosjanami. Zdarzyło się tak, że tak jak na każdym wyścigu, że zabraliśmy się z Jankiem Magierą w ucieczkę kilkuosobową i to był etap do Pragi. No, na finiszu, no to może to wyglądało w ten sposób, że ja może zabrakło mi sił, bo to był podjazd do stadionu pod górkę. Ja dosyć mocno pociągnąłem tam i zostało nas dwóch lub trzech. Na pewno zrobiłem mały błąd, ponieważ lekko odjechałem od krawężnika. Od tego krawężnika, gdzie ten Niemiec wcisnął swoje koło przednie i złapał mnie po prostu za koszulkę i szarpnął mnie. Ostra rywalizacja jest i była i będzie zawsze. No. A w wyścigu pokoju, szczególnie między czterema ekipami, to znaczy trzy współorganizatorzy, Polska, Czechosłowacja i NRD, plus zawodnicy Związku Radzieckiego. Te ekipy, im najbardziej zależało na tej imprezie i chcieli osiągnąć jak najlepszy wynik. Ta rywalizacja była jednak ostra. Czesi byli bardziej tacy źle nastawieni na nas po prostu, na Rosjan w ogóle szczególnie, nie? Bo to były te układy takie wtedy. I widać to było te polityczne sprawy tam w ogóle, to od ludzi to było już w ogóle wychodziło. Także myśmy przejeżdżali wtedy przez Czechosłowację, to nikt się nie wychylał z grupy, tylko cały peleton szedł, bo myśmy się bali. Ja zresztą złapałem na odcinku 100-kilometrowej trasie, cośmy przejeżdżali przez Czechosłowację, to złapałem 9 gum. Przebyłem 9 razy koło. I to były pineski w kołach. Sypali po prostu ludzie pineskami. No to wiadomo, że byli z wrogo ustosunkowani do zawodników.
Do ostatniego dnia wyścigu prowadziła drużyna NRD. Rozstrzygnięcie miało zapaść podczas tak zwanego etapu prawdy, czyli jazdy indywidualnej na czas. Z Puław do Radomia. Druzgocące zwycięstwo odniósł Jan Magiera. Polski zespół wyprzedził ekipę NRD. To zwycięstwo trzeba było jednak dowieźć do Warszawy. Już tylko 1 kilometr do Warszawy. Jeszcze raz przeżywamy emocje tegorocznego wyścigu pokoju. Czwórka uciekinierów zdobywa kilkaset metrów przewagi nad głównym peletonem. Ampler, Mikiens, Sant'Ambrogio i Bławdzin rozpoczynają zacięty finisz. Wstrzymujemy klatki naszego filmu, aby pokazać ogromne napięcie tej sportowej walki. Zwycięża Ampler z NRD. Widać po nim trudy ostatniego etapu. Bławdzin zajął 4. miejsce. Bardzo chciałem zwyciężyć właśnie w Warszawie, ponieważ mieszkam blisko Warszawy. No i to było około 20 km do mety. Właśnie ja byłem inicjatorem tej ucieczki. Pociągłem za sobą Amplera, zawodnika włoskiego i holenderskiego. No może za bardzo się zaangażowałem w tą sprawę. Maksimum wysiłku włożyłem. Później troszeczkę przy wjeździe na krawężnik się poślizgnąłem troszkę. Wystarczył moment, żeby wypaść z rytmu. No i zostałem po prostu pokonany. Byłem 4. Tak bardzo chciałem wygrać. No niestety. Stało się tak, że gdzieś tam go przyciął w ogóle któryś, chyba Ampler go przyciął do krawężnika, no i niestety był 4. I społeczeństwo w ogóle odebrało to jakoś tak, widocznie to może było przy wjeździe, jak go przyciął. No i trochę tam było takiego szumu na stadionie, co z kolei ja po etapie to już udałem się do hotelu i nic nie widziałem w ogóle, co się działo dalej. Cieszyliśmy się z tego wszyscy, ilu nas było na Stadionie Warszawskim, przed głośnikami radiowymi i telewizorami. Ale niestety finał ostatniego etapu nie miał już nic wspólnego ze sportem. Już na ulicach, już na Wale Międzyszyńskim było słychać okrzyki, wielki jakiś to entuzjazm i tych kibiców i tak dalej, którzy dopingowali nas. W tym czasie była ucieczka, w której był Andrzej Bławdzin i my byliśmy przekonani, że ktoś tam, to znaczy nie ktoś, tylko Andrzej po prostu zwycięży. Tłum pijanych chuliganów wywołał gorszącą awanturę. Oto bilans ich sportowej działalności. W pierwszych dniach maja był wyścig pokoju. Kończył się w Warszawie. Jakiś idiota to robił, ale nie Gomułka. 120 tysięcy ludzi na stadionie, ludzie czekają, żadnej rozrywki, a z trasy przychodzą meldunki, że prowadzą kolarze radzieccy. Myśli różne zaczęły przychodzić do głowy. Ja siedziałem obok trybuny honorowej, w tym sektorze dla dziennikarzy. Obok mnie siedział Tadeusz Pietrzak, komendant główny milicji. Jak kolarze wjechali, to na stadionie był już pełen burdel. Posypały się butelki. Co piąta kogoś tam trafiła. Pietrzak posłał batalion ZOMO, żeby chronić tych kolarzy. Ja się tym specjalnie nie zajmowałem. Proszę pana, tu walczyło, wie pan, tak jak zawsze u sprawozdawcy, serce i rozum, ale rozum przede wszystkim, wie pan. No co ja miałem opowiadać? Opowiadać, że się biją, że się leją, to musiałem, dlaczego, a kto? A ja nie wiedziałem, wie pan. Nie wiedziałem, o co się biją. Starałem się nie zbagatelizować, pomniejszyć to wydarzenie. W pewnym momencie po lewej stronie trybuny honorowej jakiś pijany facet wszedł na ławeczkę, zaczął coś wykrzykiwać
i rozebrał się do naga. Dowódca zomowców wezwał do siebie jakiegoś milicjanta, coś mu tam powiedział, wskazał na tego faceta i odszedł. A ten zomowiec poprawił pas, założył hełm i zaczął iść w stronę tego pijanego. Cały stadion zamarł. Zrobiła się kompletna cisza. Kiedy zomowiec podszedł już do tej ławeczki, facet kopnął go z całej siły w twarz. Ku aplauzowi licznie zgromadzonej publiczności. 120 tysięcy ludzi ryknęło z radości, a zomowiec zleciał po schodach na sam dół. Ale wstał, poprawił mundur i ruszył jeszcze raz. Teraz już bez dyskusji zaczął go pałować. Zepchnął go ze schodów też na sam dół. No i zaczęło się. Ja nie wiem, czy myśmy, wie pan, czy myśmy wtedy szybciej zeszli z anteny, czy nie, czy myśmy wchodzili jeszcze raz na antenę, ale nie, dlatego że to na antenie radiowej nie było wydarzenie. To nie było, wie pan, coś, co było eksponowane, bo nie mogłoby być, prawda? Nie mogłoby być eksponowane. Jak Cyrankiewicz zobaczył tego nagusa, zawołał do siebie Pietrzaka i kazał mu wezwać całe ZOMO, jakie było w Warszawie. Bo przecież na tych marcowych pochodach nie było więcej jak 5-6 tysięcy studentów, a tu 120 tysięcy ludzi. I Tadeusz Pietrzak mówi do mnie: słuchaj, nie wiem, co mam robić. Myślałem, że zajścia po marcu już się zakończyły i rozpuściłem wszystkich ludzi na urlop. Nie było w Warszawie ani jednej kompanii ZOMO. Doradziłem premierowi, żeby się zmył natychmiast, mówi Pietrzak, bo nic dobrego z tego nie będzie. No i rzeczywiście szybko się stamtąd ewakuowaliśmy. A to, co się działo tam w loży honorowej, to o ile dobrze pamiętam, musieli zejść do sal recepcyjnych, które mam pod lożą honorową. I nawet premier ówczesny Józef Cyrankiewicz również opuścił lożę honorową, bo przecież to jest mentalność tłumu. To naprawdę był życie. Przypominam sobie wcześniejsze opuszczenie stadionu w warunkach, jakie zaistniały. Nie było to jakieś tam zagrożenie bezpośrednie, ale wiadomo, wszędzie tak jest na całym świecie i w naszym przypadku, że jeśli istnieje nawet jakieś minimalne prawdopodobieństwo zagrożenia, służby, które mają wtedy pełną władzę nad władzami, służby chroniące ludzi władzy, po prostu dają odpowiednie polecenia. I wyjście ze stadionu, tak bardzo trudne dla kibiców, dla władzy było dość łatwe. Wypadek akurat tu się zdarzył na stadionie. Nastąpił w okresie bardzo napiętym, jaki był w kraju. To było po marcu, a więc bardzo już napiętej sytuacji. I w okresie, kiedy się przygotowywała właściwie interwencja w Czechosłowacji, no, o której oczywiście szeroka opinia publiczna nie wiedziała, w kierownictwach partii rządu już wszyscy zdawali sobie sprawę, że tak czy inaczej dojdzie do jakiegoś drastycznego posunięcia, a stąd istniała pewnego rodzaju nerwowość. Teraz, wie pan, patrzymy na problem polityczny. Kojarzymy sobie, prawda, że to było po marcu, wie pan. Natomiast myśmy wtedy nie wiedzieli, co to jest. Myśmy dopiero potem zorientowali się, jaki to był incydent. Zresztą otrzymaliśmy za to potem taką połajankę zdrową. Pamiętam, że nie osobiście byłem poproszony do KC, do Białego Domu, ale byli moi przełożeni i przekazywali nam potem. No więc próbował, bo to osobiście podobno wyraził towarzysz Gomułka tę opinię, że tu bardzo ogromną rolę odgrywają sprawozdawcy, między innymi radia, którzy w sposób nacjonalistyczny relacjonują przebieg wyścigu. To już było troszeczkę przesadne, żeby sądzić, że jeden czy drugi komentator może mieć aż taki wpływ na opinię społeczną. To oczywiście, jak powiedziałem, to było bardzo naiwne. Droga redakcjo, zwracamy się z prośbą o opublikowanie na łamach waszej gazety naszego protestu odnośnie zachowania się części publiczności na Stadionie Dziesięciolecia w dniu zakończenia ostatniego etapu wyścigu pokoju.
Czułyśmy się do głębi oburzone wydarzeniami, jakie miały tam miejsce. Wstydzić się trzeba, tym bardziej, że program transmitowały telewizje innych krajów. Uważamy, że nie będziemy odosobnione w swoim proteście, a władze sportowe naszego kraju wyciągną z zajść odpowiednie wnioski. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. 22 podpisy. Dokonali tego pijani chuligani, dla których założenia i hasła wyścigu są pustym dźwiękiem. Oni nie wiedzą, co to jest szlachetna rywalizacja, piękno sportowych zmagań. Patrzą na wszystko przez pryzmat rozruby i butelki z wódką, dla której opróżnienia zawody sportowe są jedną z okazji. Bardzo ważną rolę oczywiście w sterowaniu środkami masowego przekazu odgrywało Biuro Prasy KC. Biuro Prasy KC było instytucją, która dawała pewne generalne wskazówki dla prasy, szczególnie tej prasy centralnej, co ona ma pisać, i niewątpliwie te komentarze, które się ukazały na przykład po tym incydencie, były inspirowane przez Biuro Prasy KC. W ogóle Biuro Prasy KC znajdowało się w dość trudnej sytuacji, dlatego że ono z jednej strony zdawało sobie sprawę, że tego rodzaju dyspozycje troszeczkę upraszczają sytuację i w ogóle prowadzą prasę do jakiegoś takiego sterowania dość naiwnego. Z kolei właściwie było narażone na krytykę ze strony kierownictwa partii, jak się coś działo, że o, nie umiecie przeciwstawiać się. Gomułka w ogóle przywiązywał bardzo duże znaczenie, ja bym powiedział, że przesadne znaczenie, do tego, co się pisze. I dlatego, jak coś się działo, to uważał, że ludzie, którzy piszą, są za to współodpowiedzialni, bo oni mogą oddziaływać. Ja muszę powiedzieć, że wówczas nad wieloma sformułowaniami, czy przemówień, czy artykułów, siedzieliśmy nieraz całe noce. Poprawiało się jedno zdanie, że jak się to powie, to czasami będzie taka reakcja, jak się to powie, to będzie taki odzew. I jak ja sobie to dzisiaj przypomnę, jak sobie zobaczę, jeżeli wezmę teraz prasę, o której się wszystko pisze w rozmaity sposób, a reakcja po tym, co się pisze, jest jednak w sumie, powiedzmy sobie, niewielka, jeśli chodzi o społeczeństwo, to jednak byśmy byli w tym okresie strasznie naiwni, uważając, że te słowa, te artykuły, one wszystko załatwią i wyjaśnią. Ja myślę, że kiedyś władza właśnie robiła ogromny błąd, zrzucając winę za różne incydenty w obiektach sportowych na sport jako taki, że on wzmaga emocje, że on jest, prawda, wzmaga szowinizm i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem są to zawsze jakieś odbicie sytuacji społecznej. Tak samo wtedy, jak i dziś. Ci ludzie manifestowali przeciwko pewnemu modelowi, który wówczas narzucała propaganda prymitywnie, mniej lub więcej usilnie, nakazująca pewnego rodzaju uwielbienie, zachwyt dla obozu socjalistycznego, a przede wszystkim dla Związku Radzieckiego. Przyznam, że najbardziej niepokoiliśmy się na stadionie dziesięciolecia przy wyścigach pokoju o pewne takie ekspresje niechęci do zwycięzców, jeśli nimi byli Rosjanie. Te imprezy sportowe jak gdyby były wyjęte z tej kontroli, tej cenzury partyjnej, tego schematu partyjnego, i wobec tego ludzie sobie tak jak gdyby ulżyli. No i ulżyli sobie niestety w sposób niezbyt bardzo dżentelmeński, jeśli chodzi o imprezę sportową, ale to ja bym powiedział zrozumiałe, ażeby odrzucić ten model taki schematyczny. My mieliśmy ocenę, że to nie jest wielka sprawa, że to jest jakby w życiu społecznym w pewnym sensie normalne, bo przecież są grupy ludzi, które mają określony stosunek do innych państw, w tym przypadku do Związku Radzieckiego, ale baliśmy się czego innego, mianowicie tego, aby władze radzieckie nie wyciągały zbyt daleko idących wniosków politycznych z tego, że na przykład Kapitonow został wygwizdany, gdy został zwycięstwem na stadionie dziesięciolecia.
Do godziny 8 rano trwała bitwa wokół stadionu. I dopiero te zajścia rozładowały w końcu całą atmosferę społeczną. To przecież w całej Polsce, gdzie zajścia trwały w 68 kilka dni, nie było tylu rannych, co przy stadionie. Tam było ponad 100 osób rannych. Później już był spokój w Polsce. Ta cała seria się skończyła. No może największą przyczyną to właśnie było to, że ja nie zwyciężyłem w tej Warszawie. To, tak sądzę, takie ja mam odczucie. Po prostu to jest mój wielki grzech może, że gdybym wygrał, może by tego nie było, prawda? No ale no niestety w sporcie trzeba umieć wygrać i przegrać. No. W następnym roku właśnie no, był wyścig w 69 do Berlina i też było tak, ten sam scenariusz. Było czterech zawodników, dwóch zawodników NRD i Sajtkużyn. I wtedy ja ich ograłem. Rozbudzone ambicje i nadzieje były. I rozbudzone nadzieje były właśnie też w 68 roku. Myśmy chcieli więcej. Myśmy wygrali ten wyścig. Chcieliśmy, wie pan. Może jakby ktoś wygrał tutaj z naszych, może nie byłoby w ogóle tego, prawda? Ludzie by byli zadowoleni, szczęśliwi. To jest, wie pan, w ogóle trudno do oceny, trudno powiedzieć, co było bezpośrednią przyczyną, wie pan, tego wybuchu. Teraz mówimy, że polityka, prawda, wielka polityka, a może to jeden frajer, proszę pana, rzucił i inni poszli za nim, tak jak to bywa na stadionach, wie pan. To jest działanie zbiorowości, tego niewyjaśnione, właściwie nikt, żadni socjologowie nie wiedzą, jak to się dzieje, wie pan. Gotowy jestem dzisiaj uznać pewne tło ogólne, tło społeczne, jako sprzyjające wyzwalaniu incydentów w nieoczekiwanych formach i dziedzinach. To zwykle tak jest, że jeśli istnieją pewne ogólne napięcia, problemy, to rodzą się specjalnie, nawet nieprzewidywalne sposoby reagowania społeczeństwa. Po etapie wyścigu pokoju, po zakończeniu wyścigu pokoju, dostaliśmy dyspozycję, nareszcie dyspozycję i finanse, żeby ogrodzić płytę główną stadionu dziesięciolecia, co widzimy jeszcze do dnia dzisiejszego, jak również płytę boczną stadionu dziesięciolecia. To było te osiągnięcie, jeśli chodzi o stadion dziesięciolecia, o widownię, bo to nam pomogło. Dobry wieczór Państwu. Ze wspomnień Walerego Namiotkiewicza, który był bliskim współpracownikiem Władysława Gomułki, wiemy, że w zajściach wokół stadionu zostało rannych ponad 100 osób, że same zajścia trwały do godziny 8 rano następnego dnia. Nieco więcej dowiadujemy się z notatki służbowej sporządzonej przez milicję. Czytamy w niej. W dniu 24 maja 1968 roku w godzinach popołudniowych podczas zakończenia 16 etapu wyścigu pokoju na stadionie dziesięciolecia doszło do poważnych zakłóceń porządku i spokoju publicznego wywołanych przez elementy chuligańskie, w wyniku których ludność cywilna znajdująca się na stadionie doznała ciężkich, jak i lekkich obrażeń ciała. W czasie interwencji milicji i członków ZOMO na stadionie 14 funkcjonariuszy zostało rannych, w tym dwóch ciężko. Zniszczeniu uległo także 14 pojazdów ZOMO. 31 osób zostało rannych, w tym dwie znajdują się w stanie ciężkim. Jak interpretować to zjawisko? Czy mieliśmy tu do czynienia jedynie z wyładowaniem sportowych emocji? Czy można to wydarzenie przypisać specyficznemu klimatowi politycznemu roku 68? Czekamy na świadectwa świadków warszawskiego finału wyścigu pokoju w roku 1968. Nasz warszawski numer telefonu 647 78 29. 647 78 29. Efekty naszych poszukiwań 30 kwietnia. Do tego czasu
zbierzemy i przedstawimy Państwu nowe informacje. Do zobaczenia.